Podkowa na szczęście. Zobaczymy, ile tego szczęścia przyniesie naszemu zawodnikowi. To będzie już numer 7, tak? 7, czyli Damian Wieder z Pietrowic. Ruszył spokojnie, nie nerwowo, zresztą w ogóle jakimś wyjątkowym spokojem się cechuje tutaj nasz zawodnik. Skupienie pełne maluje się na twarzy. Jak to się przełoży na wyniki? Czy ta zielona 60 z Podkową na przedzie przyniesie mu szczęście? Damian Wieder. Numer 7. Pietrowice Wielkie. Numer też szczęśliwy zresztą, no. To jest. Teraz kluczowy moment. Na ile sprawne będzie parkowanie? No, suryk. No. Zaparkował, rusza po babę. Wyciągnął ją bezpardonowo, kocem przeorał po ziemi, ale baba zmierza do krzesła. Ależ się zarzucił tutaj. Za zmaraszenie tej pierzyny będą punkty karne, panie sędzia. Halo, panie sędzia. Że hop zmarasią ta pierzyna tej babie, to będą za to też punkty karne? To potem się dowie doma. A tak ogólnie, w sensie obiektywnym, tutaj za co się straci punkt karny? Za każde nieprawidłowe przejechanie danego elementu toru. Czyli jak poprzednio hop robił dwa runda zamiast ósemki, to dostanie wiele minus. Stosujemy 3 sekundy. Za te 3 sekundy. Za jeden błąd 3 sekundy. A, no to 2 razy 3 sekundy to 6 dostanie? Nie zrobił poprawnie ósemki, dostanie 3 sekundy kary. Okej, okay. 3 sekundy, to moment. I a na przykład gdyby tu nie zrobił ronda, też 3 sekundy dostanie? Tak, dokładnie. A tymczasem nasz zawodnik już myknie na ostatniej prostej w zasadzie. A jak baba krzywiki straciła te gumioki, to co? Sprawa dyskusyjna, ale powinien również dostać 3 sekundy. Ależ pewnie błoto przejechał nasz zawodnik i mamy metę. Rozumiem, że sędzia powiedział w momencie, w jaki czas? Zaraz dowiemy się czas. 2:03:26. Bardzo dobry czas i zdaje się bez karnych sekund. Prawda, panie sędzio? Sędziowie techniczni mówią, że tak to jest. Wspaniale. Także czy, naprawdę czy potem decyzją, dobry wynik. Czy sędziowie potem decyzją, że tak powiem, razem podejmują? Czy to nie mechanicznie? Razem siadacie, a potem patrzycie, jak to wyszło. Sumujecie. Dobra. To już wiemy. Dziękuję bardzo sędziemu.